Hej, hej. Ciąg dalszy chwili wolnego dla mamy. Bajki w tle, więc teraz pokażę wam moje zakupy. Są to zakupy ze sklepiku na strychu. I zacznę może od takich mniejszych rzeczy. Zostałam wypełnione paczkę takimi pudełkami i sobie to tutaj przykleję, żeby się nie rozwalało. I tutaj mam taką szafkę. O. I zamiast tych plastikowych pudełek tutaj, to sobie je włożę i nie będzie mi nic haczyć, bo one są dosyć wysokie i będzie mi się lepiej wyciągać, więc super. Bardzo się cieszę, że to dostałam. I tak. Wzięłam sobie takie moldy, bo nie mam, mam teraz na chrzest zrobienia trochę rzeczy i nie mam nic takiego, to jest już obklejone, bo moje dzieci się tym bawiły. I właśnie takie buciki, na przykład do boksa czy na kartkę, też będą fajnie wyglądać. Wzięłam sobie taki border, ale myślałam, że on będzie mniejszy troszkę. Znaczy, no 20 cm, ale ja nie, jestem wzrokowcem, więc nie zobaczyłam, ile to jest. Ale bardzo fajny, do jakichś mix mediowych rzeczy też będzie super. I takie aniołki sobie wzięłam. Zobaczymy, jak będą wychodzić. Mam też pomysł na taki filmik, możecie dać znać, co myślicie o tym. Właśnie, żeby wam pokazać wszystkie moje formy. I właśnie z tą masą z Actiona, żeby coś tam porobić razem, więc postaram się to nagrać, a jak może dacie mi znać, co myślicie, to jak będziecie chcieli, to chętnie o tym usłyszę. Wzięłam sobie pastę pękającą, bo ten crackle glaze, powiedzmy, że jest taki średni. Chciałam zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Ponoć to jest lepsze, więc więc zobaczymy. Ten cracker glaze ponoć musi być całkiem sucha powierzchnia do tego, żeby on działał. Więc mam nadzieję, że to będzie mi lepiej pracować. Wzięłam sobie taki stempelek słodki też a propos dzieciowych projektów. Faktura. Wzięłam sobie też wykrojniki takie dwa. Były w promocji po 24 zł. Długo się zastanawiałam, ale stwierdziłam, że chcę. Więc tak, wzięłam sobie takie dwa, akurat były ostatnie bloczki z piątku 13 po 7,50, więc fajna cena. Takie wiosenne, fajne. Myślę, że do jakichś kartek na pewno właśnie się przydadzą. I pisało, że są jakieś elementy do wycinania, a to są po prostu takie napisy, bo tam nie było oczywiście do zobaczenia, więc więc takie może też się przydadzą, zobaczę. A jak nie, no to trudno. No i drugi taki szan. Dwie takie serwetki a propos dzieci właśnie i mix medii. Wzięłam sobie do piątku 13, w poprzednim filmie pokazywałam, że mam, że kupiłam kolekcję, więc wzięłam sobie takie karty, bo tu można też wyciąć i zdjęcie pod to włożyć. A tu takie banerki. Ten jest jak gitara. Który jest jak gitara? Ten? Ten jest jak gitara. Chcesz go? I kupiłam sobie też takie potworki. Też, ale śmieszne. No, taki, taka forma, tak? To jest. Też jakaś tam była promocja na nie i no, mam na nie pomysł, zobaczę, co z tego wyjdzie. Też oczywiście nie popatrzyłam na rozmiar, albo nie było. Pomyślałam, że będą większe. No, ale po dwa sobie wziąłem. Dwa takie i jeden taki. Takie gratisy, jakie dostałam, nie wiem. Chyba z Goldboxa. I taki pisak
wodny. Bardzo cienką ma tą końcówkę fajną. Ja mam właśnie jeden już, ale też się mój syn nim bawił. I on jest dłuższy, on jest z firmy Mołotów, chyba tak. Tutaj nigdzie nie pisze, a tak mi się wydaje. No i on jest tutaj, wiecie, nie trzyma tego, no i jest dużo grubszy. Więc fajnie, no bo właśnie do jakichś detali będzie dużo lepszy. Zobaczymy, to jest z Joya, więc zobaczymy, jak będzie trzymać. I mam nadzieję, że zacznę w końcu kolorować fajnie. Fajnie, fajnie. Więc to są te drobniejsze rzeczy. No i strasznie się cieszę z tego. Mam nadzieję, że mi to da egzamin i że mi to tutaj wejdzie. Kupiłam sobie też kolekcję Minkaya. No one są dla mnie co prawda dosyć droższe, ale właściwie jest ich po prostu więcej, więc myślę, że to pewnie też dla ten, kto ogląda moje filmiki, ten wie, że ja nie przepadam. Ale te tła są superowe, więc wzięłam sobie. Stwierdziłam, że się trochę rozpieszczę. Kolekcja mi się bardzo spodobała. Stwierdziłam, że chcę ją mieć. Podobały mi się też tutaj te cytaty, bo kupiłam sobie też te tekturki. Jest taka właśnie motywacyjna, fajna. Więc no, stwierdziłam, że dobra, biorę. Dobra, i wzięłam sobie też już bardzo, 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 bardzo długo mi się podoba ta kolekcja. Długo zastanawiałam się, do czego mogę jej użyć, bo no bo jest taka trochę specyficzna, może ciężko mi być połączyć te wszystkie rzeczy tutaj. Ale wzięłam, bo mam do zrobienia box na chrzest i wymyśliłam sobie, że użyję te ważki. Ale teraz właśnie nie wiem, czy te ważki użyję. No wiecie, zupełnie inaczej wygląda to na żywo, a w komputerze, więc więc tak. Te napisy są boskie. To mi się bardzo podoba. I właśnie też na ślub mam zrobić w bieli kartkę, więc też pomyślałam, że to mogę użyć. To można też wyciąć w razie czego. Tu mi się zadarte trafiło, no ale trudno. No fajne są te ważki. Fajnie się to tak mieni. Te listki właśnie myślałam, że teraz na chrzest użyję. Ramki myślałam, żeby powycinać i tak fajnie sobie używać warstwowo. To myślałam też z zewnątrz na ten box. Też jest śliczne. Śliczne to jest. No i te kwiatki myślałam, żeby powycinać. Tylko powycinać i właśnie użyć do kompozycji, więc... No i ten papier. Nie wiem, skąd on się tu wziął. Nie wiem, to nie współgra mi z tą kolekcją, ale... Okej. Okay. I wzięłam sobie też na próbę z ITD Collection. Mam do zrobienia takie męskie projekty i spodobały mi się te grafiki tutaj. One są takie żywe. Znaczy nie wiem, jak mam to powiedzieć też. Bardzo mi się spodobały. Są takie realistyczne bardziej. To są tagi takie niby. I to jest kolekcja Steampunk. Ja miałam jeszcze w koszyku dwie inne takie dziecięce, ale oczywiście jak potem zobaczyłam, ile mam w tym koszyku, to musiałam redukcję wprowadzić. Ten jest taki średni, ale te tła właśnie też są fajne. No i też tak myślałam w sumie, że właśnie ta ramka tutaj jest. Trochę to ucina ten papier, no ale nie szkodzi. Mi to akurat nie przeszkadza.
Tutaj o, to mi się bardzo podoba, te tło z trybikami. No te gładkie w ogóle z tyłu, to mi się każdy podoba. To też jest ładne. Tutaj takie przejście kolorowe, fajne. Tutaj są takie zegary. Tło. No i tutaj, to powiem tak szczerze, średnio, anioły. No i tutaj właśnie podobne do tego pierwszego, takie tło fajne. Więc to by było z ITD Collection. Wzięłam sobie też takie dwie kalki. Jedna biała z czarnym, a ta jest taka jakby brązowawa. O tak. Taka trochę brązowawa, taka jakby bardziej zniszczona. A tu po prostu... Cześć, po długim czasie dogrywam resztę zakupów. Zacznę od skrypiku na skrypie. Wziąłam sobie maski z ITD Collection. Takie kółeczka, tryby i taki poniszczony murek. Już tyle czasu minęło i tyle czasu to leżało tutaj na biurku, że musiałam tego szukać teraz, ale tak, wzięłam sobie jeszcze dodatki z Kary Endiny, bo kupiłam kolekcję od Karoliny Bukowskiej i nie było tam dodatków. Dwie takie Summertime dodatki. Też właśnie kupiłam tą kolekcję. I takie papiery ryżowe. Też z ITD Collection. Ale no, już jest po świętach. Więc jak widzicie, nie wykorzystałam ich. No ale... tutaj jeszcze. Nie. 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 Pomocnicy są wśród nas. Taki duży papier ryżowy, ja sobie go zgięłam na pół, bo to są cztery tak jakby elementy z balonami oczywiście, moimi ukochanymi. Więc Wład, Tadek! Więc musiałam je mieć. Tak samo tutaj, to zobaczycie na następnym filmiku. Już wykorzystałam też motyw z balonem. Jest też latawiec. Więc to by były... Aha, jeszcze. To już sobie pochowam to od razu. Bo nie mam za bardzo gdzie teraz tego odkładać przy nim. I tak, jeszcze właśnie ze sklepiku na strychu. Skusiłam mi promocję właśnie na pudrę, jeszcze zamawiałam takie małe zamówienie, bo właśnie mój najmłodszy syn ostatnio mi wysypał chyba cztery pudry, no ale wśród nich był biały, no białego tak jakby najbardziej używam, biały i złoty, więc wzięłam sobie właśnie złoty, biały i takie jeszcze dwa. Aha, nie promocja na pudry, tylko ogólnie promocja była. No i skorzystałam właśnie, że kupiłam sobie pudry i zawsze te chciałam mieć właśnie błękitny i różowy z Nelly's Choice. Nigdy nie było ich, że były te dwa naraz, więc wreszcie to złapałam. Nie chciałam kupować jednego, bo bez sensu, tak zawsze sobie tłumaczyłam. I teraz jak były dwa, no to wzięłam. Wzięłam sobie też jajka styropianowe, właśnie do tych papierów ryżowych. Tutaj już na jednym są ślady zębów. Naprawdę to tak długo leżało, że
Jestem trochę w szoku, że tak długo wytrwało. Kupiłam sobie też taki tak, to też jest z Daily Art i też jeszcze właśnie z tym balonem zobaczycie taki ogromny tak, który wykorzystałam już. Tutaj jest jeszcze jedno to małe jajko. Wzięłam sobie, też nigdy nie miałam takie plastikowe, ale też jedna część już się zgubiła. Kiedyś się znajdzie na pewno. Wzięłam sobie też właśnie taki koszyczek. Chciałam go zrobić mamie na święta, no ale właśnie zrobiła się ta pandemia i no i nie spotkaliśmy się w końcu, więc też nie robiłam. Dwa takie ptaszki, króliczki. To chyba wszystko jest. To jest na sklepiku na strychu, ale nie wiem z jakich firm, więc tego wam nie powiem. Teraz to właśnie sobie po prostu schowam na przyszły rok. Jeszcze zakupy. Zrobiłam sobie właśnie też prezent, taki pocieszacz w tej pandemii i zrobiłam sobie zakupy w AB Studio. Taka maska, serwetka. I właśnie dużo stempli sobie zamówiłam. To jest taka malutka serwetka. No taka właśnie jako dodatek. Bardzo mi się podoba. I kupiłam sobie też jeszcze magnolie, to chyba są. Tak, znaczy ja tak uważam, że to są magnolie. I miałam już właśnie takie. Będzie odbijać, ale. To już miałam i właśnie to kupiłam sobie taki otwarty kwiatek. Do tego, żeby taki był komplet. Przepraszam za odgłosy, ale jakoś może wytrzymacie. Kupiłam sobie taką słodką biedronkę, której też już użyłam w pracy. Liście i też już ich używałam, także właśnie dostałam w gratisie jeszcze. Takie liście. To jest taki jakby polny kwiatek. Tutaj takie przeszycia z fiksem. Takie listki. Takie mniejsze maski. I parę takich papierów pojedynczych. Nie kupowałam całej kolekcji, bo ostatnio kupiłam dużo papierów sobie i chciałabym je wykorzystać. I tutaj jest właśnie z kulitych nutek. No co? Bo. No jesteś lekarzem, otworzyć ci? Tutaj takie maki śliczne. Kupiłam podwójnie, bo z drugiej strony są też tagi takie fajne. Więc właśnie na jakieś kartki. I tutaj też coś ala moki i takie kawałki budynków jakby. A z drugiej strony jest takie fajne zielone tło w paski. Tutaj takie żółto-zielone kwiatki, które też mi się spodobały. I na drugiej stronie jest taki mak. Coś jak marmur. Więc tak, to były moje zakupy z AB Studio. Bardzo się cieszę na te stemple, naprawdę. Piękne w ogóle mają właśnie tam stemple w AB Studio. Jestem w nich zakochana. No ale są jeszcze tutaj się. To nie podziało.
No, jakbym mogła, to po prostu tam wszystko tam wyszło. Zakupy jeszcze kupiłam sobie właśnie na Allegro. O, nie. Przepraszam. Takie właśnie tam borki sobie wzięłam, jeszcze nigdy nie robiłam. A kupiłam te zakupy z kuli tego, bo ja nie umiem szyć, ale właśnie to tak imituje przeszycia. No, że mam Allegro Smart, no to do 40 zł musiałam dobić i wzięłam sobie takie właśnie tamborki. To myślałam, że będzie większe, ale to są takie zamknięcia, podobne jak używa Shelly Geigel. No ale mieli tylko takie. Zobaczymy. Do jakichś mini albumów, myślę, że czemu nie. I takie wielkie agrafki. Jeszcze nie wiem, do czego ich użyję, ale bardzo mi się spodobały. Właśnie są różne wielkości. Tak wam poukładam może. Ja chyba miałam po dwa wszystko w koszyku. Takie złote i takie czarne. Te dwa są takie same. Więc to by było z Allegro. I jeszcze wygrałam w ITD Collection takie folie. Tu sobie zostawiłam kartkę, do czego one służą. Ale kolory chyba widzicie. Taki miedziany, złoty i niebieski. I to ponad działa na... To jest taka folia i ona się przykleja właśnie na Magicę nawet, więc zobaczymy. Tutaj właśnie jest ITD Collection. I byłam zdziwiona właśnie, bo myślałam, że będą tylko takie folijki, znaczy papiery ryżowe, o które tam właśnie pokazywali. To jest ich nowość. A właśnie dołożyli jeszcze parę innych rzeczy. Tutaj jest kogut i kura. I właśnie wygrałam tym komentarzem, bo ja sobie to tak wyobraziłam jako taki prezent dla pary młodej. Że wiecie, pan młody i pani młoda. Ale no właśnie nie spodziewałam się w ogóle, że wygram. Tam dużo osób dosyć brało udział, a to taka niespodzianka. Także bardzo się cieszę. I na pewno coś powstanie z tego. Tu jeszcze jest taka maska Alfabet. Nie wiem, czy wam to pokazać. Tu jest alfabet, tu są liczby. I love you. Thank you i happy birthday. Dobrze to. I takie dwa papiery ryżowe, lawenda. Piękne lawendowe i takie tło jakby z maskami. Także super. Bardzo się cieszę. Że naprawdę, no... Wygrać coś w tych konkursach, to wiecie, nie? Graniczy z cudem, a tutaj no, taka niespodzianka. I do usłyszenia, pa, pa.